Dobry wieczór. Chciałam podziękować za zaproszenie tu panu Orłu do klubu Ronina i chciałam podziękować państwu, że zechcieliście o tej porze późno po pracy przyjść jeszcze i wysłuchać moich uwag, moich opinii na temat Unii Europejskiej. Chcę też takie zastrzeżenie tutaj złożyć i przedstawić, że moje opinie to są moje opinie. To nie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, tylko to są moje własne opinie, które są efektem mojej pracy naukowej 40-letniej, dokonanych z całym warsztatem naukowym, badaniem doktryny, aktów prawnych, orzecznictwa. Więc tutaj nie są to publicystyczne opinie, jakieś dziennikarskie, tylko po prostu wynik badań naukowych. I na początku chcę też powiedzieć, ponieważ jest to ogromnie szerokie zagadnienie, że właściwie nie da się tego objąć. Znaczy nie mogę powiedzieć o wszystkich rzeczach, które chciałabym powiedzieć, bo jesteśmy i tak czasem związani, ale chciałabym państwu pokazać, w jakim zakresie i jak bardzo członkostwo Polski w Unii Europejskiej narusza standardy po prostu tak zwanego demokratycznego państwa prawa, które są i były jednym z podstaw budowania, jaka ona by nie była, no tej konstytucji ostatniej z 97 roku polskiej. Temat, o którym tutaj mówiłam panu Józefowi, miał być i taki właściwie będzie, o mitach prawnych Unii Europejskiej. Chciałam po prostu państwu pokazać, że Unia Europejska opiera się czy funkcjonuje w oparciu o ciężkie nadużycia pojęć, które są typowe i właściwe właśnie dla tak zwanego demokratycznego państwa prawa. Ale są to ciężkie nadużycia, dlatego że sama konstrukcja Unii Europejskiej jest konstrukcją sztuczną. To jest pomysł przedstawiony po II wojnie światowej, który miał pomóc państwom po II wojnie światowej właśnie w stworzeniu takiej formy współpracy międzynarodowej, która nie musiałaby uciekać się, tak jak to robili Niemcy, w poszukiwaniu rynków zbytu do napaści na swoich sąsiadów, a jej celem było właśnie w oparciu czy przy odniesieniu się do tak zwanych chrześcijańskich wartości po okrucieństwach II wojny światowej, do zbudowania instytucji, która miałaby właśnie zapewnić pokojową współpracę równych państw, które otwarłyby samodzielnie i dobrowolnie swoje granice dla współpracy, dla wymiany towarów, siły roboczej, po prostu dla współpracy gospodarczej i możliwie wszelkiej innej między państwami europejskimi. Unia Europejska początkowo była planowana, czy tworzona była jako organizacja międzynarodowa, jako tradycyjna, klasyczna organizacja międzynarodowa. To znaczy taka organizacja, która składa się z suwerennych państw, które mogą przystąpić do niej, mogą wystąpić do niej, same decydują o treści działania czy o formach działania tej organizacji. I w każdej chwili jest to właściwie taka relacja dwustronna. Jest to relacja państwa z tą organizacją. Można wystąpić, można zdecydować, że tylko część aktów prawnych tej organizacji międzynarodowej, tylko części się dane państwo suwerenne podporządkuje i tak dalej. Czyli państwo członkowskie jest takim suwerennym dysponentem swojego udziału i swojej suwerenności w organizacji międzynarodowej. I po II wojnie światowej, zwłaszcza gdzieś w połowie lat 60., właściwie jeszcze raz powiem, że Unia Europejska, początkowo to były Europejskie Wspólnoty Gospodarcze, właśnie była to organizacja, która
zgrupowała suwerenne państwa, początkowo 6 najsilniejszych, potem po kolei przyłączały się inne. Z czasem, kiedy kiedy mieliśmy w końcu lat 80. i na początku 90., właściwie w końcu lat 80., z wiosną ludów i takim wybijaniem się na niepodległość, zrywaniem tych silnych kontaktów z Rosją, ze Związkiem Radzieckim, pojawiła się przed państwami, które europejskimi, skupionymi właśnie w tej europejskiej wspólnotach gospodarczych, pojawiła się właściwie okazja, żeby i państw, które już się dusiły w ramach swoich, one się bardzo potężnie wtedy dzięki takiej współpracy rozwijały i pojawiła się okazja, żeby te kraje, czyli Polska, czy to Europa Środkowo-Wschodnia, które wyzwoliły się, czy starały się wyzwolić z wpływów radzieckich, oczywiście szybko, na zasadach właściwie wszystko jedno jakich, godziły się na wszelkie warunki i prosiły o rozpoczęcie całej tej procedury przyłączenia do Unii Europejskiej, do EWG, wówczas się nazywało EWG. I ta sytuacja sprawiła, że co więcej, państwa Europy Środkowej i Wschodniej były państwami słabszymi, znacznie bardziej słabszymi niż państwa Europy Zachodniej, bogate już, które tą swoją współpracą się wzmocniły i mocno rozbudowały, zwłaszcza Niemcy. I właściwie pojawiła się, tak jak mówię, okazja do... Właściwie przychodzą państwa, które chcą, żeby tam przyjąć, dysponują, oferują ogromne terytorium, na którym można zbywać właściwie tę właśnie całą produkcję państw Europy Zachodniej. I właściwie zaczęto przyjmować te państwa do siebie. Niemniej jednak, to na co warto zwrócić uwagę, to rzecz jest następująca. Polska podpisała ten układ o stowarzyszeniu ze wspólnotami europejskimi i zobowiązała się w ciągu 10 lat, zresztą to jest procedura, którą te kraje, które chcą być członkami Unii Europejskiej, zobowiązała się do zharmonizowania swojego systemu prawnego i systemu państwowego ze wzorcami, które, w oparciu o które funkcjonuje Unia Europejska. No i tutaj pojawił się problem, ponieważ w międzyczasie, czy w tym czasie w Polsce przygotowywano nową konstytucję i przygotowywana ona już była na potrzeby członkostwa Polski w Unii Europejskiej. I pojawił się problem, którego właściwie nie rozwiązano i nad którym tutaj i sąd, i władze przeszły do porządku dziennego. I od razu jeszcze, przepraszam, powiem, żeby tu zwłaszcza osoby, które są związane z panem Korwin-Mikke, czy narodowcy, ciągle opowiadają, że to Kaczyński wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. No to jest po prostu błąd, nie Kaczyński, tylko Jarosław Kalinowski i Leszek Miller wprowadzili. No i wszystkie zarzuty dotyczące warunków przystąpienia i tego traktatu o akcesji, który został, też radziłabym zaglądać, zanim będą państwo, może nie państwo, tylko osoby, które będą oskarżały ciągle na okrągło tutaj prezydenta Kaczyńskiego, żeby zorientowały się, że raz przeczytały traktat o przystąpieniu i o warunkach, jakie Polska, Kalinowski, Miller, na jakie zgodzili się przy przystąpieniu Polski. Więc Polska tutaj w międzyczasie zmieniła swoją konstytucję. W 97 roku uchwalono nową konstytucję i ta konstytucja Polski oparta jest cały czas o pewne standardy, o których zawsze mówiło się w czasie PRL-u, że powinny być właśnie, to powinny być standardy, które będą przyszłe państwo polskie już to właśnie takie po-PRL-owskie regulować. I chodziło tutaj o co? O zasady, o wprowadzenie zasady trójpodziału władzy, o wprowadzenie zasady nadrzędności władzy ustawodawczej nad władzami wykonawczymi, o wprowadzeniu zasady hierarchiczności źródeł prawa, o wprowadzenie zasady nadrzędności konstytucji i ustawy w systemie źródeł prawa, o wprowadzenie sądowej kontroli prawa przez wprowadzenie sądownictwa konstytucyjnego. Dalej o wprowadzenie zasady legalizmu działania władz publicznych,
o wprowadzenie zasad wolności różnych, wolności obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem, co zaznaczono w przepisach ogólnych, o szczególnej ochronie wolności gospodarczej, która miała nakręcać, co pokazała ustawa Wilczka, tak zwana z 1988 roku, o działalności gospodarczej, miała nakręcać rozwój gospodarczy. Bardzo ważną zasadą, którą eksponowano w Konstytucji, była zasada ochrony suwerenności i niepodległości państwa polskiego, jak również zasada oparcia aksjologii, czyli systemu wartości, które miało państwo nowe polskie w świetle Konstytucji z 1997 roku realizować, przyjęta zasada chrześcijańskiego dziedzictwa narodowego, jako właśnie określającego system wartości. To znalazło w ustroju państwa polskiego. To oczywiście znalazło swój wyraz w kolejnych przepisach, mianowicie w przepisie artykułu 18, który mówił, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny i taki związek podlega ochronie państwa, macierzyństwo, rodzicielstwo. Dalej w artykułach chroniących życie, dalej w artykule 30, który mówił, że źródłem niezbywalnych praw i wolności człowieka jest godność człowieka i tak dalej. Czyli polska konstytucja oparta została o tak zwane demokratyczne standardy, czyli standardy demokratycznego państwa. I teraz niemniej jednak, ponieważ ta konstytucja przygotowywana była pod członkostwo Polski w Unii Europejskiej, zawiera co najmniej dwa zakalce, jeśli nie zakalce, to po prostu przepisy radykalnie sprzeczne z tym systemem wartości, o których przed chwilą mówiłam. Mianowicie artykuł 90 Konstytucji, który zezwala władzom, ale tak jak powiedziałam, to było przygotowanie na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, chociaż Polska wtedy jeszcze nie była członkiem Unii Europejskiej, ale była w trakcie wykonywania układu stowarzyszeniowego, 10-letniego układu stowarzyszeniowego z Unią i miała przystosowywać swoje struktury i prawo do unijnych. Artykuł 90 mówił tak: Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. To jest jeden. I dalej, artykuł 91 mówi tak: Ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana. Tutaj mamy na myśli, to cały czas są przepisy, bo chodziło o tę umowę z Unią Europejską, podpisanie traktatu akcesji. Czyli że ta ratyfikowana umowa po jej ogłoszeniu będzie bezpośrednio stosowana w systemie prawa polskiego, chyba że jej stosowanie będzie uzależnione od wydania ustawy, ale że bezpośrednio będzie stosowana. Dalej. Umowa, ustęp 2, 91. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą. Pierwszeństwo przed ustawą, jeśli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Czyli w razie sprzeczności polskiej ustawy, czyli wyrazu woli suwerena polskiego pochodzącego z demokratycznych wyborów, jeśli ta umowa międzynarodowa nie da się pogodzić, będzie sprzeczna, to w ogóle zakładano sytuację, że parlament może zgodzić jej prezydent na zawarcie umowy, która w swojej treści będzie sprzeczna z ustawami. No to tu jest przepis, który właśnie reguluje to. Czy jeśli umowa międzynarodowa za uprzednią zgodą ma pierwszeństwo, jeśli nie da się jej pogodzić z umową, czyli z ustawą. I dalej ustęp 3, jeśli wynika to z ratyfikowy, czyli ten ustęp dotyczy samej umowy, czyli tego akcesyjnej. I tak ma pierwszeństwo przed ustawą. Dalej i ustęp 3 dotyczy artykułu 91, dotyczy prawa, którą ta organizacja, do której Polska się przyłączy, tą umowę międzynarodową, jeśli ona będzie stanowiła, a stanowi, czyli do całego prawa, tego wtórnego już, stanowionego przez tę organizację. I ustęp 3 mówi, jeśli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umową konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Czyli stworzono tutaj dwa przepisy, wprowadzono do polskiej konstytucji dwa przepisy, które w zasadzie, w moim przekonaniu, to są przepisy na samolikwidację państwa polskiego.
z wielu powodów. Po pierwsze, Rzeczpospolita Polska może na podstawie przekazać organizacji organowi, organizacji międzynarodowej kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Nie ma żadnej bariery na przekazywanie kompetencji organów władzy państwowej organizacji międzynarodowej. Tutaj ktoś mówi, ale przecież ta, tutaj co więcej, jest możliwa sytuacja, możliwa teoretycznie, że taka umowa będzie zawarta na przykład z ruskimi. No przecież nikt nie powiedział, że to musi być. Przecież tu nie jest wspomniana nigdzie Unia Europejska w całej konstytucji. Czyli można sobie wyobrazić, że niezależnie z kim zawrzemy taką umowę, to można będzie w oparciu o ten przepis przekazywać organizacji międzynarodowej kompetencje. Wszystkie, tu nie ma ograniczenia, że na przykład wykonawcze, prawodawcze, sądownicze. Myśmy to przekazali traktatem o akcesji do Unii Europejskiej. Czyli ten przepis otworzył bardzo szeroko furtkę do samolikwidacji. No, ktoś powie, że ja używam ostrych czy bardzo wyraźnych określeń i nazw. Ale to tak jest. No, jeśli można przekazać w sposób nieograniczony niczym kompetencje organów władzy państwowej, to jest zdrada państwa. Ci, którzy pisali taką konstytucję, po prostu dopuścili się zawarcia przepisów o zdradzie państwa, bo zgodzili się po wywalczeniu, po zaborach, po pierwszej wojnie, po odzyskaniu po tym 89 roku na wprowadzenie ponowne Polski i oddanie suwerennych kompetencji państwa polskiego. W niektórych oni tu piszą sprawach, ale jak Trybunał Konstytucyjny zaczął badać, ja zresztą byłam autorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie sprzeczności z Konstytucją Traktatu o Akcesji z różnych powodów, między innymi z tego powodu, że wejście do Unii w oparciu o ten przepis pozwalać będzie Unii na przejmowanie w sposób nieograniczony kompetencji państwa polskiego, co kłóci się z zasadą, obowiązkiem państwa polskiego, Rzeczpospolitej, obrony niepodległości i suwerenności państwa polskiego, które są jako pierwsze w podstawowych przepisach wymienione. Na co Trybunał Konstytucyjny, który, jak państwo wiecie, całkowicie w moim zdaniem z powodów politycznych uznał, że traktat o akcesji jest absolutnie zgodny z konstytucją i wydał właściwie taki wyrok, że że jest zgodne, a jeśli jakieś przepisy będą niezgodne, to Polska ma kilka wyjść. Może się wypisać, tak jakby wypisanie się było tu możliwe, jeśli ktoś, zresztą może jeszcze będę miała czas, to państwu powiem, albo po prostu życzliwie zinterpretuje tak, że okaże się, że to wcale nie ma sprzeczności żadnej, albo po prostu będzie prosiła Unię o zmianę prawa. I tutaj ten Trybunał dalej w niektórych przepisach przyjął wskutek wejścia Polski do Unii Europejskiej tak zwaną, tak jak to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyprowadził zasadę, która miała dyscyplinować sądownictwo i sądownictwo przede wszystkim państw członkowskich. Zasadę tak zwanej życzliwej, czyli prounijnej interpretacji prawa danego kraju, czyli tutaj w Polsce polskiego. Miało to oznaczać, że w razie konfliktu, gdyby się okazało, że jednak to nasze członkostwo w Unii Europejskiej nie jest zgodne z Polską i jest po prostu przepis, który idzie z Unii, jest sprzeczny z obowiązującym w Polsce prawem, to polski sąd ma zastosować życzliwą interpretację. A życzliwa, tak zwana prounijna. A prounijna to jest taka, że ma tak długo ugniatać przepisy i tak długo ma szukać, kręcić takich interpretacji prawnych, aż wyjdzie, że trzeba zrealizować cele unijne, w przepisach unijnych wskazane. I można powiedzieć, że taką bardzo aktywną na tym polu była pani profesor Łętowska, która była swego czasu już jest w stanie spoczynku sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nie tylko ona zresztą, bo inni sędziowie Trybunału również. I jest to niezwykle szkodliwa praktyka, właściwie destrukcyjna, niszcząca prawo polskie. I powiedziałabym, że taka właściwie można by określić w ramach takiego braku patriotyzmu prawnego, a nawet oczywiście z pełną przenośnią takiej zdrady prawników czy zdrady Trybunału zasad ustrojowych swojej własnej konstytucji, czy swojej konstytucji. W każdym bądź razie
Przepis artykułu 90 jest wyraźnie przepisem nie do przyjęcia w standardach, zwłaszcza w Polsce, która, tak jak mówię, z wielkimi kłopotami, zawsze z wielkimi bojami odzyskiwaliśmy wolność i możliwość suwerennego i niepodległego istnienia. Ten przepis natychmiast otwierał furtkę dla... Nawet takiego przepisu nie było za PRL-u, chociaż za PRL-u odbywało się to zupełnie w inny sposób. Trybunał Konstytucyjny próbował tu ograniczać i mówić, no tak, ale to nie, on nie otwiera, tu zawsze możemy o granice prawne postawić, bo możemy powiedzieć, że można tylko takie kompetencje przekazywać, które i tylko tyle tych kompetencji danego organu, które nie zniosą jakby głównej roli tego polskiego organu i nie przeniosą najważniejszych kompetencji. Bardzo pokrętne, ja tego kompletnie nie rozumiem, to były po prostu polityczne, na polityczne zamówienia, interpretacje. Natomiast jak można powiedzieć, że ten przepis chroni w jakikolwiek sposób państwo polskie, skoro w samych traktatach przekazaliśmy około 80% decyzji w sprawach gospodarczych. Polska w zasadzie nie wykonuje już, nie prowadzi własnej polityki gospodarczej, wykonuje plany, te różne ramy wsparcia, ramy odniesienia, jakieś perspektywy finansowe i tak dalej, które... a już rolnictwo to już w ogóle tam nie można beknąć bez zgody Unii. Kiedy mamy wszystkie standardy, kiedy mamy wszystko uregulowane jak za najlepszych czasów komuny i można powiedzieć, że w Polsce no może zgaszenie światła należy tutaj do polskiego ministra. Polska większość kompetencji przekazała Unii Europejskiej. Jeśli ktoś zajrzy do traktatów o Unii Europejskiej i o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to przekona się, że tymi traktatami przekazaliśmy wszystkie właściwie obszary życia państwa. Traktat z Lizbony przekazał dodatkowo kompetencje do wspólnej reprezentacji Polski w sprawach zagranicznych i przedtem jakaś pani Ashton, komunistka stara, przepraszam, dobra, nie stara, komunistka, no, stara, dobra, i brzydka, no. Więc ta komunistka, która zresztą była skarbnikiem jakiejś brytyjskiej partii komunistycznej, a teraz jakaś młoda dziewucha, jakaś Mogherini, która nie wie, czy w ogóle wie, gdzie Polska leży, i oni reprezentują, oczywiście obie osoby, to tak jak w Unii Europejskiej, wszystko o lewackich korzeniach, i oni reprezentują interesy Polski i w sprawach Polski mają przemawiać na zewnątrz, w relacjach na zewnątrz. Sprawy bezpieczeństwa również zostały przekazane do Unii Europejskiej i właściwie można powiedzieć, że większość spraw, właściwie Unia Europejska posiada już swoją administrację, która ma charakter nadrzędny nad administracją państwa polskiego. I to mówienie o tym, że zachowujemy cały czas standardy demokratycznego państwa, o których przed chwilą mówiłam, obowiązek ochrony suwerenności i tak dalej, jest mitem. Co więcej, artykuł 91, o których mówiłam, Konstytucji, który z jednej strony zamyka, bo są dalsze przepisy, które bardzo wyraźnie zamykają możliwości, to z czym mieliśmy do czynienia za PRL-u, możliwości działania administracji. Za PRL-u administracja była głównym ośrodkiem tworzenia prawa w Polsce. Ustawy z rzadka były, w gospodarce w ogóle nie było, dopiero w 81 roku uchwalano pierwsze ustawy, a to o przedsiębiorstwach, a to o finansowaniu, o planowaniu i tak dalej. Natomiast jednym z ważniejszych postulatów było zamknięcie tego systemu prawa, przekazanie kompetencji stanowienia prawa i stanowienia o prawach i wolnościach obywatelskich parlamentowi w drodze ustawy. No i teraz tutaj mamy do czynienia z tym 91, który z jednej strony Konstytucja zamyka i doprecyzowuje, na przykład w artykule 92 i 3, że jak można określa nam hierarchię aktów prawnych, w artykule 87, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa są konstytucje, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i poza tym prawo miejscowe, potem jest prawo wewnętrzne, że ministrowie nie mogą wydawać rozporządzeń, że nie można aktami wewnętrznymi ograniczać praw obywatelskich i tak dalej, czyli bardzo restrykcyjnie podchodzą do działalności tak zwanej prawotwórczej, wykonawczej organów polskich, natomiast absolutnie otworzyli w sposób nieograniczony możliwość ingerencji w system prawa polskiego dla organów unijnych. Przed chwilą przeczytałam, 91, prawo przez nich stanowione, czyli
traktaty, choćby nawet były sprzeczne z ustawami, czyli z wolą suwerena, i prawo stanowione przez tę organizację międzynarodową mają, są stosowane bezpośrednio i mają pierwszeństwo przed ustawami. Zwracam uwagę, że o ile polskie formy polskiego prawa są precyzyjnie określone i mówi się konstytucja, ustawa, ratyfikowana umowa, rozporządzenie, uchwały, zarządzenia, o tyle jak chodzi o unijne, cała ta aktywność prawotwórczą, określa się ją ogólnie prawo i mówi się prawo przez nią stanowione. I tutaj kilka teraz muszę zrobić właśnie uwag dotyczących samego charakteru tej Unii Europejskiej. Jest pierwsze pytanie, czy Polska w ogóle miała prawo przystąpić, czyli władze te w SLD i PSL-u miały prawo podpisać na podstawie artykułu 90 umowę z taką strukturą, jaką Unia Europejska. Artykuł 90 mówi i zezwala, i mówi, że Rzeczpospolita może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu, organizacji międzynarodowej. Do tej pory rozumiano pojęcie organizacji międzynarodowej w znaczeniu tradycyjnym, o którym mówiłam, że jest to organizacja, do której suwerenne państwa, jest to organizacja suwerennych państw, które decydują o zakresie swojego udziału, o zakresie podporządkowania się opinią czy formą działania tej organizacji. I mamy tutaj relacje dwustronne, bilateralne, ta organizacja i państwo członkowskie, które należy. Natomiast czym jest Unia? Unia Europejska, o czym mówią sami przedstawiciele i literatury, i sami politycy unijni, nie jest żadną organizacją międzynarodową. Jedni mówią, że jest to organizacja ponadnarodowa, a inni mówią, i właściwie już nie mówią, niezależnie od tego, co mówią, to my sami widzimy, jest to państwo w stanie in statu nascendi, w trakcie tworzenia się, nawet już nie w stanie tworzenia się, bo tam w zasadzie już nie wiem, czy czegoś brakuje, rządzi pani Merkel nieformalnie i w zasadzie wszystkie atrybuty państwa Unia posiada. Ma oczywiście swoją stolicę, hymn, walutę, bank centralny, wszystkie struktury powiera, siły, swoje reprezentacje na zewnątrz, sprawy zagraniczne, centralne organy, które decydują, traktaty, które w istocie pełnią funkcję konstytucji, tylko że ona nie jest nazwana konstytucją, bo na to nie wyraziły zgody w referendach państwa członkowskie. Unia Europejska prowadzi jednolitą swoją polityki. Co więcej, Unia Europejska żyje z przejmowania kompetencji państw członkowskich. Co więcej, Unia Europejska jest organizacją, która funkcjonuje w oparciu o całkowicie inny system wartości niż takie państwo jak Polska. W literaturze prawniczej wyrażano pogląd, że Polska może być członkiem, w literaturze prawa międzynarodowego, że Polska może być członkiem Unii Europejskiej, może być członkiem organizacji międzynarodowej, ale tylko takiej, z którą łączyć będą Polskę cele i wspólny system wartości. I teraz gdybyśmy spojrzeli, czy Polskę łączy wspólny system wartości z Unią Europejską. Otóż nie łączy. Przede wszystkim dlatego, że Unia Europejska nie jest organizacją, jest państwem w trakcie tworzenia. Co więcej, jest rzeczywiście organizacją ponadnarodową, która ma cechy państwa. Zresztą w ostatnim traktacie przyznała sobie osobowość prawną, czyli występuje w obrocie międzynarodowym jako odrębne państwo w zasadzie. Organizacja o cechach państwa. I Unia Europejska ma inne cele, inną logikę działania niż każde państwo. Unia Europejska żyje, jest stworem sztucznym, której zakres działania polega na tak zwanej integracji, na realizacji celu wspólnotowego, którym jest utworzenie z obszaru państw członkowskich jednolitego państwa. I polega to na tym, że kolejnymi traktatami przejmuje się suwerenne kompetencje państw członkowskich. I ta koncepcja, żeby odejść od struktury organizacji międzynarodowej, o której mówiłam, i taka była geneza tworzenia Unii Europejskiej, wtedy EWG,
pojawiła się i była realizowana w końcu lat, już od końca lat 80., kiedy okazało się, że będzie można rozszerzyć możliwości działania na całą Europę Środkowo-Wschodnią, która za bezcen się sprzedaje, która pozwala w okresie 10 lat stowarzyszenia, pozwala właśnie Polska i inne kraje skolonizować się bez zasady wzajemności. My musieliśmy się dostosowywać do ich wymogów, natomiast oni nie pozwalali nam na żadną ekspansję i w zasadzie w ciągu tych 10 lat doszło do skolonizowania. No, ktoś się obraża może i mówić, że właśnie tutaj mówimy, że właśnie na zapas, kiedy na tym to polegało. No to wtedy właśnie niestety zahamowano rozwój polskiej przedsiębiorczości, która świetnie kwitła, zaczynała się rozwijać właśnie w oparciu o ustawę Wilczka, która zresztą, przypomnijmy, nie była stworzona dla drobnych polskich przedsiębiorców, tylko głównie dla komuny, która musiała oddać władzę za własność. Oni w oparciu o ustawę Wilczka się uwłaszczali na majątku publicznym i w zasadzie, ale z tej ustawy skorzystali też polscy przedsiębiorcy. Zaczynając od tych łóżek, szczęk i tak dalej. I gdyby tego nie zahamowano, nie rzucono się od razu na właśnie ucieczkę i porzucenie polskich przedsiębiorców, na nie dopuszczono do rozwoju polskiej drobnej przedsiębiorczości, a natychmiast zaczęto na wszelkie przystosowywać się do scentralizowanej, centralnie kierowanej gospodarki unijnej. Bo to na tym polega. I kiedy w Unii Europejskiej zorientowano się, że tutaj właściwie są frajerzy, no takiego języka użyję, którzy za bezcen udostępnią, to są rynki zbytu najbardziej chłonne, bo tutaj jak Państwo sobie przypomnijcie, jeszcze w walonkach się chodziło, naród wypuszczony dla Coca-Coli, batonika Mars, gotów był tam prawie ojca, matkę sprzedać. No może przesadziłam, ale blisko. W każdym bądź razie był to teren, który idealnie nadawał się, co więcej, na właśnie na takie przejmowanie. Warunków specjalnych nie stawiał i w zasadzie wtedy pojawiła się myśl, żeby w miejsce, nie dało się już tego prowadzić, bo pojawił się pomysł, żeby tworzyć z tych państw unijnych jednolity organizm państwowy. Już nie central, kiedy te silne państwa europejskie się umocniły, przejęły wszystkie kierownicze funkcje i stanowiska i tych przejmujących, proszących z tego wschodu i środkowej Europy, no na podrzędnych tam stanowiskach właśnie łatwo było tutaj nas kupić za naprawdę przysłowiową czekoladkę i parę rajstop, no, jeśli tam jeździły paniusie jakieś. W każdym bądź razie wtedy ten pomysł utworzenia jednolitego państwa nabierał rumieńców i właściwie został sfinalizowany, kiedy próbowano tworzyć tak zwany, przygotowując traktat konstytucyjny, czyli konstytucję dla Unii Europejskiej, to te państwa, narody europejskie wreszcie otrzeźwiały. I w kilku referendach wypowiedziano się przeciwko temu. Wobec tego przygotowano kolejną wersję, tak zwany traktat reformujący, podpisany w końcu w Lizbonie, w którym poszatkowano to, co było nie do przyjęcia. Udano już nie tekst jednolity, a taki, że nikt się już tym nie był w stanie połapać. I to samo wsunięto do traktatu, który reformował te traktaty unijne założycielskie i w których w zasadzie utworzono właściwie wszystkie elementy ma i są w traktatach unijnych tworzenia państwa. To nie jest żadna już organizacja ponadnarodowa. Organizacja ponadnarodowa, a właściwie rodzaj państwa, bo takie, właśnie takie jest bardzo często określana, mówi się Euroland nawet, prawda, a nie organizacja, nie organizacja, tylko Euroland. Polega na tym, ta właśnie ta ponadnarodowa, czy ten Euroland, że tutaj rola państwa członkowskiego suwerennego kończy się z chwilą przystąpienia. Przystąpienie oznacza przekazanie suwerennych kompetencji tej organizacji. Każdy kolejny traktat oznacza przekazanie kolejnej porcji suwerennych kompetencji, łącznie ze zrzekaniem się prawa weta w wielu sprawach. Co więcej, Unia Europejska nie jest organizacją, która realizuje ten sam system wartości, na których oparta jest polska konstytucja. Polska po prostu. Mianowicie, o ile my eksponujemy w preambule do konstytucji, że
Jesteśmy tutaj wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. O tyle Unia Europejska wyewoluowała w międzyczasie w stronę skrajnie lewackiej polityki, skrajnie lewackiej ideologii, skrajnie lewackiego pomysłu. I wówczas zaczęły się od końca lat 80. te wszystkie szaleństwa, kiedy to pokolenie 68 roku doszło do władzy, szaleństwa równości, tolerancji, w związków tych chorych dwóch facetów i bab i tam takie różne jeszcze dla nich przywileje, żeby sobie jeszcze tam dzieci do zabawy brali i tak dalej. I to zaczęto wiązać bardzo silnie, to był właściwie dominujący rys i dominująca cecha tej organizacji. I Polska, nie będąc jeszcze członkiem Unii Europejskiej, polski Sejm i Senat były adresatami zaleceń organów unijnych, które mówiły, że Polska, która chce być członkiem Unii, musi przestrzegać właśnie tych tak zwanych równościowych, światopoglądowych, ideologicznych zasad. Polacy, nie byliśmy jeszcze wtedy członkiem Unii Europejskiej, ale odpisywał Senat, na przykład podejmował uchwały, że Polska ma inny system wartości. Co więcej, o systemie wartości Unii Europejskiej mówiły również bardzo dużo wypowiedzi czołowych przedstawicieli państw Unii, bo kiedy w 2000 roku w Gnieźnie odbył się zjazd prezydentów i szefów państw Unii Europejskiej, to prezydent Niemiec ówczesny, Johannes Rau, mówił, że Unia Europejska nie jest oparta, nie musi się opierać o religijną, chrześcijański wzorzec człowieka, a trzeba szukać tego systemu wartości poza dekalogiem. Nie wiadomo, gdzie poza tym dekalogiem, no ale tak, w każdym razie tak się wyraził. Krótko mówiąc, Polska, przystępując do Unii Europejskiej, przystępowała do organizacji, która opiera się o inny system wartości. O system, ten inny system wartości. Dalej, przystępowała do struktury, która negowała wszystkie zasady ustrojowe, o których do dziś oparta, których jest oparta polska konstytucja. W Unii Europejskiej cel jaki jest? Cel Unii Europejskiej jest pełna integracja. To jest ostateczny cel. Polska, państwo członkowskie, suwerenne, które ma zapisane w konstytucji obowiązek obrony niepodległości i suwerenności, które przekazane nam były jako dziedzictwo okupione ofiarami, miała i ma cały czas w oparciu o konstytucję obrony suwerenności i niepodległości. Przepisy zresztą bardzo wyraźnie konstytucji mówią o tym i to jest obowiązek państwa polskiego. Natomiast Unia Europejska ma cel inny, ma cel integracyjny, ma cel, tak zwany cel wspólnotowy, czyli utworzenie państwa, czyli nie ma tego samego systemu wartości. Unia Europejska reprezentuje system, który działa odśrodkowo, który ma rozwijać państwa narodowe, który ma przejmować ich kompetencje. Natomiast każde państwo członkowskie, łącznie z Polską, ma, to jest sensem istnienia suwerennego państwa, ma działać i ma regulacje o charakterze dośrodkowym, państwowotwórczym. Czyli nie da się pogodzić członkostwa Polski jako państwa suwerennego, który ma obowiązek bronić i strzec suwerenności i niepodległości. To zresztą jest nie tylko w preambule, ale w dalszych przepisach i również we wszystkich przysięgach składanych, ślubowaniach przez polskie władze. Nie da się pogodzić z celem unijnym, którego celem właśnie jest przejmowanie suwerennych kompetencji, a do tego służy właśnie artykuł 90, który w podobnym brzmieniu jest we wszystkich konstytucjach państw członkowskich Unii Europejskiej. Co więcej, cel, czyli członkostwo Polski w Unii Europejskiej, narusza przepisy o obowiązku ochrony suwerenności i niepodległości państwa polskiego. I dalsze przepisy mówią nam o kolejnej tutaj zasadzie, która jest łamana przez udział Polski w Unii Europejskiej. Mianowicie mamy tutaj zasadę trójpodziału władz i zasadę legalizmu działania. Zasada trójpodziału władz mówi nam i dzieli mniej więcej władzę państwa polskiego i każdego tak zwanego demokratycznego na ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą.
Kiedy my mówimy, że Polska zapisała się, czy jest członkiem Unii Europejskiej, która ma wszystkie cechy państwa i oczekujemy, że tam również, ponieważ tam jest i ETS, czyli jest Trybunał Sprawiedliwości, jest parlament, jest ten rząd, czyli Komisja Europejska i że jeśli tak, to jest to, ma cechy państwa i ten hymn, i walutę, i całą administrację, i ministrów od spraw zagranicznych, tego prezydenta nieszczęsnego, który już być może ze strachu nie wróci do Polski, co daj Panie Boże. Więc jeśli już mamy takie organy, to oczywiście, ale chyba wróci. Będę używany, ale wiem, TVN nie lubi, jak ja używam wachlarza, ale ja będę używała wachlarza. Więc mamy tutaj, kiedy oczekujemy, że Unia Europejska, skoro jest państwem, do które przejmuje kompetencje państw członkowskich, to musi spełniać te standardy demokratyczne, czyli trójpodziału władz. Otóż w Unii Europejskiej nie ma takiego podziału, dlatego że jedyny organ, który pochodzi z wyborów, to jest Parlament Europejski, który nie spełnia standardów żadnego parlamentu narodowego, dlatego że po pierwsze jest efektem nie wolnych wyborów, tylko parytetów przydzielonych głosów, które każde państwo może w tej Unii tam posiadać. Czyli jego siła, czyli siła polityczna tego parlamentu nie wynika z żadnej demokracji, tylko z politycznej umowy. Co więcej, ten cały Parlament Europejski nie ma własnej, samodzielnej inicjatywy prawodawczej, co jest cechą każdego parlamentu narodowego. Parlament Europejski właściwie można powiedzieć jest efektem pewnego kompromisu takiego, że może ludzie myśleli, że jak sobie powybierają do tej Unii, no to właśnie już jest tam demokratycznie. Co więcej, jest to bardzo takie wprowadzające w błąd, dlatego że studenci, jak jeszcze właśnie na Uniwersytecie Warszawskim uczyłam na czwartym, piątym roku, to oni mi podawali argument, jak to Unia Europejska jest taka demokratyczna, przecież jest parlament, wybieramy. I nikt nie doczytuje, bo podejrzewam, że państwo też, nikt z państwa, no prawie głowy dam, no może głowy nie dam, ale tam kolczyk jeden, no, że nikt tego nie przeczytał, tych całych traktatów o akcesji, traktatów o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu. I dopiero jeśli ktoś przeczyta, to się zorientuje, że właściwie jest parawanem, Parlament Europejski jest parawanem o nieistotnym znaczeniu. Najważniejszą instytucją jest Komisja Europejska, która tworzy, co więcej jeszcze powiem, Parlament Europejski to jest taka instytucja, która zwalcza elementy narodowe. W Parlamencie Europejskim nie ma żadnych grup narodowych, mimo że my tam wybieramy tych swoich tak zwanych eurodeputowanych, to Unia, ponieważ celem Unii jest tak zwana unifikacja, tworzenie jednolitego państwa, zwalczanie przez to wszelkich elementów narodowych, wykreślanie nazw narodowych, to tutaj nie może być. Są jacyś tam Forza Europa, konserwatyści jacyś, te nazwy się zmieniają. Są grupy o charakterze polityczno-ideologicznym. Nie ma żadnych grup narodowych. I ten parlament, tak jak powiedziałam, no nie ma znaczenia, dlatego że jest właściwie czysto taką, jest taką zasłoną dymną, można powiedzieć. Rzeczywistym organem rządzącym jest Komisja Europejska, a Komisja Europejska nie pochodzi oczywiście z żadnych wyborów, pozostaje poza całkowitą kontrolą i podobnie jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który ktoś by powiedział, że to jest organ orzekający, organ rozstrzygający spory. Otóż jest to organ, który najciężej narusza traktaty unijne, dlatego że samodzielnie zaliczył do prawa unijnego własne swoje wyroki. Niektórym ważniejszym nadaje miano zasad prawa i te zasady prawa pozatraktatowo, bez zgody państw członkowskich obowiązują. I takimi, można powiedzieć, nie do pogodzenia ze standardami demokratycznego państwa są na przykład zasady takie jak zasada właśnie, o którym tutaj Pan mówił, zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem narodowym. Jest to oczywiste kolejne naruszenie polskiej konstytucji, która bardzo wyraźnie w artykule 8 mówi tak. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast prawo unijne, które jest prawo unijne, te zasady Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mówią, że to właśnie nie, że prawo
wspólnotowe, to unijne jest najwyższym prawem. I ponieważ próbowano to zapisać pierwotnie w tej Konstytucji Europejskiej, która nie przeszła, to cały czas do traktatu z Lizbony dołączono jako jedną z deklaracji, deklaracja 17, tak zwaną deklarację odnoszącą się do pierwszeństwa, która wbrew postanowieniom konstytucyjnym państw członkowskich mówi tak. Konferencja przypomina, ta konferencja, która traktat Lizbony opracowała, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej traktaty i prawo przyjęte przez Unię na podstawie traktatów mają pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich na warunkach ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo. Otóż chcę powiedzieć, że ta opinia była już w chwili, kiedy byśmy przystępowali do Unii Europejskiej, a polski Trybunał Konstytucyjny omówił, że jest zgodnie, że my jesteśmy, przynależymy do Unii Europejskiej bez naruszenia konstytucji. Podczas kiedy sam traktat o akcesji mówił, że Polska przystępując do Unii Europejskiej przyjmuje wszelkie akty prawne i orzecznictwo europejskich instytucji, czyli ETS-u. Czyli przystępowaliśmy do Unii i wiadomo było, że mimo że w Konstytucji wpisane, że jest Konstytucja najwyższym prawem, to godziliśmy się, podpisywaliśmy akt, który mówił, że wcale nie Konstytucja, tylko unijne regulacje. To jest oczywiście ciężkie nadużycie, ja już tutaj nie mam naprawdę słów na polski Trybunał Konstytucyjny, który przewodził wtedy pan profesor Safian. No teraz w Unii ma bardzo dobrą posadę. I oczywiście, no mówmy sobie prawdę, nie? Więc ta Polska, mając takich obrońców prawnych, zostaliśmy wtrąceni, można powiedzieć, w objęcia organizacji, w której nie byliśmy ani, których cele absolutnie się różniły, bo jeszcze raz powiem, celem Unii jest przejmowanie kompetencji, a celem państwa członkowskiego jest zachowanie swojej państwowości. Celem Unii kolejnych traktatów jest odbieranie. Ostatnim traktatem właśnie z 2007, tym z Lizbony, przekazaliśmy kolejnych 40 obszarów Polski, funkcjonowania państwa polskiego i kilka sytuacji, które jeszcze mieliśmy prawo weta. To już Tusk, pan Tusk, premier ówczesny, był tutaj specjalistą. To, co ważne, przeczytam państwu zasady inne, które sobie ten Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypracowywał. Poza zasadą pierwszeństwa, wprost sprzeczną z konstytucją, i nasze polskie władze się zgodziły i opowiadały ludziom, przystępujmy tutaj jak najbardziej. Co więcej, oczywiście wprowadzano w błąd polską opinię publiczną, dlatego że opowiadano ludziom, jak to właśnie teraz będą jeździć z walizkami w Paryżu pod wieżą Eiffla, tam po prostu wszyscy na nas czekali, tak, żeby nam tam ofiarować, właśnie nie wiem co ofiarować, bo większość Polaków nie stać było, żeby nawet za rogatki Warszawy wyjechać, tak, no ale tutaj właśnie i ludzie się dali nabrać, bo po takim wypuszczeniu komunistycznym uważali, że właśnie teraz tej Unii pojadę, odetchnę. I gdyby Polacy wiedzieli i dzisiaj gdyby wiedzieli, bo dzisiaj też tego nie wiedzą, jaką cenę zapłacili za skolonizowanie Polski, za zgodę na politykę gospodarczą, na prowadzenie przez Unię Europejską polityki gospodarczej, zgodę na podstawową jedną z haseł unijnych, tak zwaną zakazaną pomoc publiczną, to wiedzieliby, że przystępują do struktur, której celem jest zlikwidowanie suwerennego państwa polskiego. Dalej, kolejne zasady, na których opiera się z naruszeniem fundamentalnych zasad polskiego ustroju, jest zasada lojalności i wierności wspólnocie. To jest artykuł, który mówi, że żadne państwo członkowskie nie może po pierwsze interpretować swoich przepisów i osiągać celów z naruszeniem interesu czy celu wspólnotowego. Cel, jeszcze raz powiem, pełna integracja. Czyli nie możemy robić nic, co naruszałoby ten cel integracyjny. Co więcej, nie mamy prawa również wycofywać się nawet w razie konfliktów, problemów, ciężkich konfliktów społecznych, wewnętrznych z ustaleń i tych zobowiązań wobec Unii. Nic nas nie tłumaczy.
Bardzo ważny jest kolejny przepis, który, zasada, którą Polska się zgodziła, przecież już wtedy były, polskie władze i Trybunał Konstytucyjny przyklepał, obowiązująca zasada suwerenności unijnej. Wykształcono Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej, powiedział, że ponieważ przekazujemy te swoje kompetencje na rzecz jednolitego obszaru, czyli wyzbywamy się swojej suwerenności na rzecz suwerenności unijnej. Bo to gdzieś, to nie to, że znika, no, oddajemy te swoje suwerenne kompetencje do Unii, czyli przejmuje je Unia. Czyli Unia jest podmiotem suwerenności. No większej bzdury nie ma. Nie ma państwa Unia, nie ma obywatelstwa unijnego, nie ma obywateli, nie ma narodu europejskiego i tak dalej. Jest to czysty wytwór lewactwa unijnego, który jest niestety realizowany krok po kroku i to jest jakby kolejny. Co więcej, mamy obowiązującą już z traktatów unijnych zasadę domniemania kompetencji unijnej, wspólnotowej. Czyli jeśli jest na podstawie traktatów wątpliwość, a traktaty bardzo niejasno rozdzielają kompetencje, a większość przypisują Unii, jeśli jest wątpliwość, do kogo należy podjęcie decyzji w danej sprawie, jest domniemanie, że należy do Unii Europejskiej. Do Unii Europejskiej. I tutaj mamy kolejna rzecz, która sprawia, że polska obecność w Unii Europejskiej narusza standardy, nie tylko standardy państwa polskiego. Proszę? Diabeł jest, on się nazywa Unia Europejska. Kolejny tutaj, żeby powiedzieć, niezwykle szkodliwym dla kolejnego fundamentu tak zwanego demokratycznego państwa jest to, że o ile Polska oparła swoją konstytucję, wszystko jedno, czy to było Kwaśniewskiego, czy nie Kwaśniewskiego, ale jednak oparła o zasady wolności jednostki, wolności człowieka i gwarantowała, zwłaszcza jak chodzi o gospodarkę w artykule 22, mówiła... Nie, ale to jest, mówię o konstytucji na razie. Artykuł 22 mówił tak. Ograniczenia wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. To mówi polska konstytucja. Czyli polska konstytucja gwarantuje nam, w odróżnieniu od tego całego komuny okresu PRL-u, nie jakieś telefony, nie jakieś zarządzenia, nie jakieś prawo powielaczowe, tylko ustawa, wola suwerena decyduje o tym, jaki jest status jednostki w państwie. Natomiast członkostwo Polski w Unii Europejskiej łamie te standardy i sprawia, poprzez ten jeden artykuł, 91, który mówi, że prawo wtórne tej organizacji międzynarodowej, której jesteśmy członkiem, stosowane jest bezpośrednio. Prawo. Czyli, jak Państwo wiecie, w Polsce wszystko jest regulowane w zasadzie teraz regulacjami, rozporządzeniami, dyrektywami unijnymi albo prawem, które musi być do tego, do unijnego dostosowane. Doprowadzono do sytuacji, w której w Polsce obowiązuje równolegle, obok siebie, obowiązują dwa sprzeczne co do celów systemy prawne. System prawa polskiego tradycyjny, zhierarchizowany, na czele którego, czy na hierarchii, na czele której hierarchii stoi konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia i drugi niezależny system prawa unijnego. System prawa unijnego, który wchodzi tutaj, tak jak powiedziałam, na mocy 91 w sposób nieograniczony. Ma pierwszeństwo przed polskimi ustawami, czyli ma pierwszeństwo przed wolą suwerena. Czyli obecność Polski w Unii Europejskiej łamie kolejną zasadę konstytucyjną polskiej konstytucji, że suwerenem w Polsce jest naród polski. Wyraźnie mówi o tym fundamentalne pierwsze, początkowe artykuły, artykuł 4 Konstytucji. Władza zwierzchnia w RP należy do narodu. I władzę tę sprawuje się bezpośrednio albo poprzez swoich przedstawicieli, czyli Sejm. Natomiast członkostwo Polski w Unii Europejskiej i dopuszczenie stosowania tego prawa wchodzenie bezpośrednio przed ustawą sprawia w razie sprzeczności, czyli po pierwsze dopuszcza się, że nie wola suwerena, a sprzeczna z nią wola jakichś urzędników unijnych ma pierwszeństwo i musi być w pierwszeństwie stosowana. Co więcej, system prawa unijnego obowiązuje równolegle. Polskie prawo ma hierarchię źródeł prawa. Tak jak przeczytałam, konstytucja, ustawa, umowa, rozporządzenie. Prawo unijne nie ma żadnej hierarchii aktów prawnych. Są tam tysiące. Jest artykuł
który mówi o rozporządzeniach, mówi o dyrektywach, decyzjach, opiniach, zaleceniach, ale poza tym funkcjonuje tam dziesiątki wydawanych przez nieuregulowane, to jest przez różnych urzędników, różnie nazywane jakieś komunikaty, obwieszczenia, informacje, memoranda, co byście Państwo nie chcieli. I teraz jest pytanie, jak to ma mieć pierwszeństwo, wchodzi do polskiego prawa, jak to zestawić z hierarchią, jak, co ma przed czym pierwszeństwo? Okazuje się, że każde beknięcie unijnego urzędnika ma pierwszeństwo przed polską ustawą. Jest... No i zasadniczo jeszcze raz Państwu przeczytałam przed chwilą. Polska konstytucja mówi, że konstytucja, a unijne traktaty, że pierwszeństwo ma każdy przepis unijny. Teraz dalej, cich, przepraszam, teraz dalej, dalej, ja muszę ty dobić Państwa, no. Dalej mamy, nie, ale nie. I teraz tak, wyobraźmy sobie, czyli przeczytałam przed chwilą artykuł 22, który mówi, że ograniczenia wolności tylko w drodze ustawy. I teraz jaki jest status, ale nie tylko wolności gospodarczej, bo wszystkich wolności i praw, stowarzyszeń, zgromadzeń, korespondencji, co byśmy nie chcieli, wszystkie prawa, które są w Konstytucji wskazane. I przychodzą unijne, te dyrektywy, normatywy, te wypłaty dotacji, niedotacji, nakazy różnego rodzaju, zabraniające tego czy tamtego. Przecież to nie są polskie ustawy. Czyli łamana jest kolejna zasada polskiej konstytucji, że tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, ale ze względu na ważny polski interes publiczny. Natomiast regulacje unijne realizują interesy unijne, które są sprzeczne i mają rugować interesy narodowe. I chcę też powiedzieć, żebyście sobie Państwo zdawali sprawę. Te wszystkie procedury rozdzielania tych dotacji, tych pomocy publicznych w unijnych procedurach są ciężkim naruszeniem polskiej konstytucji, ponieważ to są przepisy, które określają kryteria, są jakieś wytyczne. To się odbywa na podstawie unijnych przepisów, unijnych procedur. Nie na podstawie Polski. Co więcej, jeszcze parę lat temu nie wolno było nawet do sądu poskarżyć się na to, co kolejne standardy polskiej konstytucji łamało. Chcę też powiedzieć, że Unia, o ile polskie organy muszą działać na podstawie, zgodnie z zasadą legalizmu, o których mówi artykuł 7 Konstytucji, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Natomiast do unijnych nie ma takiego wymogu. 91 ustęp 3 pozwala tutaj wchodzić całym traktatom i 2 bez wszelkich zachowania wszelkich standardów, które obowiązują polskie organy. Oni mogą tam, może urzędnik, nie ma żadnego ograniczenia. Nie potrzebują podstawy prawnej, ponieważ kolejny przepis, dawniej 308, obecnie po reformie 352, pozwala Unii stosować dowolne środki, wymyślać je i to środki, które wcale nie są przewidziane w traktatach. Także można powiedzieć, że również zasada suwerenności Polski w stosunkach zagranicznych jest poważnie naruszona, dlatego że Unia Europejska w istocie to nie jest żadna nawet organizacja międzynarodowa, to nie jest organizacja ponadnarodowa, to jest państwo, to jest struktura, która ma taka już powiedziałabym postdemokratyczna, która narusza, łamie standardy, wszystkie standardy państwa demokratycznego. Co więcej, ma cechy spółki, tej ogromnej europejskiej spółki gospodarczej głównie, której siła głosu tego udziałowca zależy od jego zamożności, z góry przyznanych limitów, parytetów i tak dalej. I co więcej, taki sposób i taki kształt funkcjonowania Unii Europejskiej narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, tradycyjnego prawa międzynarodowego, które od czasów po II wojnie światowej ustaliło nienaruszalne zasady współpracy państw, mianowicie zasadę suwerennej równości państw. To znaczy, że żadne z państw, to zresztą potwierdzone zostało i w Karcie Narodów Zjednoczonych i potem deklaracjach międzynarodowych, żadne państwo nie może być dyskryminowane, nie może być w słabszej sytuacji, nie może być wykorzystywane tylko ze względu na swoją słabość, ze względu na każdego gospodarczego czy politycznego powodu. Głos każdego państwa musi być równy.
Unia Europejska, co więcej, traktaty, konwencja o traktatach mówi, że wiedeńska, że umowy zawarte z naruszeniem zasady suwerennej równości państw są z mocy prawa międzynarodowego nieważne. Natomiast cała Unia funkcjonuje w oparciu o ciężkie naruszenia praw, suwerennych praw, naruszenia zasady równości. To zobaczymy. Muzułmanie rozwalą, bo Unia już nie jest w stanie. Unia ma nażelowane włosy i błękitne tenisówki. Unia się nie obroni. Więc mamy tutaj do czynienia, jak chodzi o samą zasadę funkcjonowania Unii Europejskiej, z naruszeniem również fundamentalnych, tradycyjnych zasad współpracy, pokojowej współpracy i współistnienia w prawie międzynarodowym. Jak powiedziałam, Unia tego nie szanuje, przymusza słabsze państwa. Słynie z tego właściwie stworzyła tylko ta organizacja możliwość odbudowania, można powiedzieć, kolejnej Rzeszy Niemieckiej. I to jest ewidentne, bo jak kto usuwał rządy we Włoszech, w Grecji? No pani Merkel, prawda? No przecież ona jeździła do niej, wszyscy przyjeżdżali. Budżety państw mniejszych, tam Islandii chyba, znajdowały się, rozpatrywane były, czy można, czy nie można, w Bundestagu. I właściwie tutaj nikt nie ma wątpliwości. Słowami nie zaczarujemy. Unia Europejska jest antydemokratyczna, narusza wszystkie standardy demokratyczne, działa na podstawie domniemanych kompetencji, narusza suwerenne państwa, żyje z przejmowania suwerennych kompetencji, doprowadziła do i zmusza słabsze państwa do przekazywania swojej władzy i w zasadzie ja państwu przeczytam niektóre tylko orzeczenia, które pokazują, w jaki sposób funkcjonuje tutaj Unia Europejska. To są właśnie te niedemokratyczne i takie destrukcyjne wyroki. Mianowicie tak, mówi się tutaj, tak, w uzasadnieniach w jednym z wyroków Trybunał stwierdził, EWG stanowi porządek, na rzecz którego państwa zredukowały swe prawa suwerenne. Jak można tak twierdzić? To znaczy oni uważają, że państwa członkowskie, przystępując do Unii Europejskiej, redukują, czyli odstępują, czyli rezygnują ze swojej państwowości. Czyli tak Trybunał właśnie mówił, że redukują swoje prawa suwerenne przez utworzenie na czas nieograniczony wspólnoty posiadającej własne organy, własną osobowość prawną, zdolność prawną, zdolność do reprezentacji w sferze międzynarodowej, a w szczególności w prawa suwerenne wywodzące się z ograniczenia kompetencji państw członkowskich. Państwa członkowskie ograniczyły swoje prawa suwerenne. To jest nieprawda. Czy Polska przystępuje, czy państwo wiedzieliście o tym, że przystępując do Unii, godzicie się na to, że Polska ogranicza swoje prawa suwerenne? Na pewno nie. Ale to jest orzecznictwo tego Europejskiego Trybunału, które jest traktowane jako zasada, jako obowiązujące prawo. Dalej, ten cały Europejski Trybunał mówi tak. Żadne normy prawa wewnętrznego, czyli krajowego, nie mogą mieć pierwszeństwa przed traktatem. Ograniczanie praw suwerennych przez państwa członkowskie nie może być cofnięte przez późniejsze jednostronne środki sprzeczne z pojęciem wspólnoty. Czyli oni uważają, że raz przekazane suwerenne kompetencje państwa polskiego są już nieodwracalnie przekazane, że oznacza to przekazanie suwerenności państwa polskiego. Oni tak to poważnie traktują. Co więcej, mowa tutaj, ten Europejski Trybunał mówi tak. Prawo wynikające z traktatu nie może być z samej swojej natury uchylone przez prawo wewnętrzne, niezależnie od jego rangi. Czyli my nie mamy nawet prawa uchylania unijnego, bo oni uważają, że unijne prawo nie może być w ogóle. To jest coś tak naturalnego, że państwa członkowskie, no to znaczy, że nie mamy żadnej suwerenności i nie możemy wycofać się, nie możemy uchylić i żaden trybunał krajowy nie ma prawa w ogóle orzekać o tym prawie unijnym. No Pan Bóg jest i jest nierychliwy, ale sprawiedliwy. I dalej mówi się tutaj tak. Ważność środków wspólnoty oraz ich skuteczność w prawie wewnętrznym nie może być podważana przez stwierdzenia, iż jest ono rzekomo przeciwne prawom fundamentalnym sformułowanym w konstytucji państwa członkowskiego. No i oczywiście tutaj mówią, że prawo unijne jest wartością hierarchicznie wyższą w porządku prawnym państwa członkowskiego.
Więc chcę Państwu powiedzieć, Państwo sobie nie zdajecie sprawy. Ja oczywiście mówię o tym wszędzie i jestem bardzo wdzięczna panu prezesowi Kaczyńskiemu, że nie blokował mnie już po wyborach. Dlatego, że ja oczywiście, kiedy przychodziłam do Sejmu, to uważałam, że nieuczciwe nauczanie na uniwersytetach, nieuczciwa propaganda, która po prostu kłamała polityczna. Ja wiem, że Polska jest w takiej sytuacji, że my zwiewamy tak jak teraz Ukraińcy. Chcielibyśmy od tej Rosji daleko uciec i uważaliśmy, że ta właśnie nas Unia czeka i że nic, tylko chce nas ozłocić. To jest po prostu niezwykle naiwne i w istocie Polska stała się państwem, które jest, tak jak mówił prezes Kaczyński, skolonizowane. My dzisiaj musimy repolonizować Polskę, kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówi, że my musimy godnie i suwerennie się zachowywać. My nie przyjmujemy do wiadomości tego całego orzecznictwa ETS-u, które mówi nam, że my wyrzekamy się własnej kompetencji. Jest to niezwykle trudne, dlatego że raz wejście w taką smołę zła prawnego oznacza po pierwsze, że Unia Europejska, to co teraz z Polską robi, wygraża się nam i mówi, że zastosuje właśnie oni wobec nas. No najpierw te różne tam komisje, potem będą jeszcze się przyglądać, potem jeszcze jakaś rada, potem coś. A na końcu tutaj grożą nam artykułem 7 traktatu, który mówi tak. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością 4/5 swych członków po uzyskaniu zgody parlamentu, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. A ja Państwu przeczytam te wartości z artykułu 2. To są wartości. Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Głównie o te mniejszości tam chodziło. I wartości te są wspólne państwom członkowskim, oparte na niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności, równości tam kobiet i mężczyzn. Wszystko lipa i nieprawda, bo się nie oszukujcie, bo katolików po prostu tępią jak się da, państwa narodowe tępią jak się da, naturalne rodziny tępią jak się da i jest to po prostu już teraz przerodziło się przez Unię Europejską w lewacki pomysł ideologiczny głównie. Tu już w Polsce jeszcze za czasów w końcówce rządu pani premier, w ogóle PO i PSL-u próbowano z nas zrobić po prostu jakąś patologię, naprawdę coś ciężkie naruszenia praw naturalnych, które szczęśliwie no właśnie Pan Bóg czuwał i nie udało się. Natomiast oni nam ciągle grożą w sposób dowolny zupełnie, odgrażają się, że zastosują za naruszenia praw, za to, że my tutaj doprowadzimy do wyrównania, do pewnej równowagi w obszarze mediów, że nie pozwalamy już, Polska nie chce, Polacy wygrali wybory i nie chcą być manipulowani, terroryzowani przez jednostronne media, które również wdarły się lewactwo do mediów publicznych z naruszeniem wszelkich możliwości dla obiektywnej informacji. Że Polska chce uregulować i przywrócić pewną równowagę nieuczciwie zachwianą przez Platformę i te lewackie wszystkie środowiska, które opanowały sobie jeszcze przed wyborami, jak mówił pan poseł Kropiwnicki. Oni chcieli pomóc przyszłemu Sejmowi, żebyśmy się nie napracowali, nie? To oni za nas wybrali już tam kolejnych sędziów. No trzeba było na kolejne 10 lat wybrać, żebyśmy jeszcze się mniej napracowali i po prostu mieliby cały ten Trybunał swój. I tak mają dzisiaj. Więc oczywiście Polska nie narusza żadnych standardów, tylko my się po prostu bronimy. Polacy wybrali taką reprezentację, nie ma tu żadnego zamachu stanu. Natomiast Unia Europejska i te groźby pod naszym adresem, co oni nam zrobią, no to oni mogą nam zrobić tutaj, mogą zrobić nam krzywdę, dlatego że mogą nam skierować, jeśli właśnie stwierdzi się, i zwróćcie Państwo, jak to jest precyzyjnie napisane, jeśli pojawi się wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia, poważnego naruszenia. Wyraźne. A co to jest wyraźne? No to każdy dla jednego jest wyraźne. Jak ma okulary, to jest wyraźne, nie? Nie ma okularów, to nie jest wyraźne. Ryzyko. Jakie ryzyko? Zależy, kto ocenia, tak?
poważne, jakie to jest poważne? Czy przejście na pasach to jest już poważne zagrożenie, czy nie? Naruszenia. Co to jest naruszenie? Czego naruszenie? Traktaty unijne usiane są językiem nowomowy, bełkotem biurokratycznym, celowo. Po prostu Unia Europejska, cicho teraz Polska mówi, no. Usiana jest, traktaty unijne usiane są bełkotem celowo odchodzącym od tradycyjnych, zrozumiałych w systemach prawnych państw członkowskich pojęciami, a w to miejsce wchodzą właśnie jakieś moduły, ramy odniesienia, inteligentna energia. W ogóle ich nie wiem. Ja byłam 2 lata w unijnej komisji w Sejmie, ja nie wiedziałam, o czym tam jest mowa. W ogóle nie wiedziałam, o czym tam jest mowa. Zamiast nas dokumentów były właśnie aktów prawnych, były akty albo dokumenty, albo instytucje. To jest absolutnie, oczywiście jest to celowe. Więc Unia Europejska mogłaby przy tak niezwykle niejasno określonych kryteriach no, skierować do nas zalecenia, tak? A potem jakby gdyby się okazało, że my do tych zaleceń się nie pod tym zaleceniom nie podporządkujemy, no to Unia może nam dalej zrobić krzywdę i na przykład zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania traktatów przy pozostawieniu konieczności stosowania się do obowiązków. Czyli obowiązki musielibyśmy wykonywać. Co więcej, gdyby okazało się, oni również mogliby usunąć Polskę, no to ciekawe, no niech spróbują, no bo to sami stracą. Natomiast czy wyjście, pan tutaj mówił przed chwilą, że dlaczego Polska nie wyjdzie, że Polska mogła wyjść. Otóż to wcale nie jest łatwa sprawa, bo jeszcze do wcześniejszych traktatów nie było, to była droga, to była podróż w jedną stronę. Przekazujesz wszystkie kompetencje, nie ma ścieżki wyjścia. Całe orzecznictwo, które przed chwilą przeczytałam, to jest orzecznictwo, które jest orzecznictwem oddającym prawdziwą logikę. Wchłaniamy państwa członkowskie, wchłaniamy te państwa. Państwo przypomnijcie sobie, Sikorski pojechał do Berlina ze 2 lata temu i prosił Niemcy na kolana, kiedy było spotkanie ministrów spraw zagranicznych, żeby Niemcy przejęły kierowniczą rolę, żeby wreszcie zaczęły kierować, bo my się mniej boimy tych czołgów, aniż tej niemieckiej solidności i dobrego zarządzania. Coś okropnego. Mam nadzieję, że też nie wróci, ale mąci teraz tam z tymi senatorami. W każdym bądź razie w Ameryce. Więc tutaj no jest problem i znowu zgubiłam wątek, ale dlatego, że chcę dużo opowiedzieć. Zaraz sobie przypomnę. Cicho, nie, jeszcze postraszę. Więc mamy tutaj sytuację, że gdybyśmy chcieli wyjść z tej całej Unii, to tak jak powiedziałam, nie jest to proste, dlatego że po pierwsze stworzono wreszcie procedurę wyjścia, ale to jest procedura nie do wykorzystania. Po pierwsze, zgodę muszą wyrazić wszystkie organy unijne, Rada, Komisja, Parlament, tam wzajemnie tego. Nawet jak już wyrażą zgodę, tworzy się, zawiesza się w prawach, odbiera się prawo głosu i opracowuje umowę i procedurę wyjścia. Ta umowa polega na tym, że musimy wszystko spłacić na warunkach. Oczywiście podstawowym instrumentem wiązania są instrumenty finansowe. Te wszystkie kredyty, te wszystkie linie, te wszystkie zobowiązania, te wszystkie oddawania suwerenności polegają na tym, że my jesteśmy już tak powiązani, że to wyjście dzisiaj ja sobie nie wyobrażam na przykład. Ja bym chciała, żeby to skończyło się. W NATO proszę bardzo, w Unii nie. Ale nie ma właściwie jest to w praktyce nie do wykonania. Warunki wyjścia są tak zakreślone, że się każdemu odechce i my nigdy z długów do końca na 10 pokoleń naprzód nie wyjdziemy. Jedyną drogą, i ktoś powie, że ja jestem właśnie od Putina, bo to słyszę, jak się tak mówi, to jestem od Putina. No. Więc uważam, że tu jak my nie potrafiliśmy sami zrobić porządku, bo Polska jest słaba jednak po tym 89 roku, nie doprowadzono tej lustracji, właściwie nie było takiego odmłodzenia, ożywienia i właściwie my na ruinach poprzedniego systemu cały czas zbutwiały funkcjonujemy.
No to właściwie Polska nie miała, właściwie przystąpiliśmy tam w sytuacji, kiedy bezwzględnie te bogate państwa europejskie wykorzystały. Jest to niezwykle niemoralna zresztą instytucja czy struktura unijna, bo ona wykorzystywała słabość i trudną sytuację finansową państw. Nigdy nie pomagała bezinteresownie. Tam nie było żadnej pomocy. Tam jest coś, suwerenność i dostaniesz trochę, a to na buraki, a to na tam chmiel, a to na tego. Stocznie rozwalamy? Dobra, to dostaniesz teraz tam na jakieś jeszcze inne. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, Unia Europejska jest przejawem ciężkiej patologii naruszenia prawa międzynarodowego, zasad współpracy między państwami. I to wyjście również polegające na tym, że jak wyjdziesz, to po naszym trupie, zniszczymy cię, nie wyjdziesz. Więc, a co za, zobaczył Anglię, wie pan, gdzie pan porównuje Polskę do Anglii? Ale jest tutaj, nie powiem, że światełko, tylko Putin tu nakierował nam tych muzułmanów wszystkich, no może nam jeszcze nie. I oni wykończą tę Unię, no. Jak się nie udało, demokratycznie, przecież to jest struktura, która, na pewno państwo słyszeliście, cierpi ciągle na tak zwany deficyt demokracji. Ciągle się... Unia nie jest żadną strukturą demokratyczną. No to muzułmanie to załatwiają, tak? Ale ja bym nie chciała w ich rączki się dostać. I no, w każdym razie sytuacja jest trudna. Więc na zakończenie chcę państwu powiedzieć, że jeśli ja, na przykład ja mówię, że jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej, tutaj nie mamy czasu, ja tak właściwie wyrywkowo tylko niektóre problemy państwu pokazałam. Jeszcze raz na koniec powiem, że Unia w ogóle nie posługuje się pojęciem prawa. Unia się nie posługuje, w Unii nie ma. Unia używa określenia dorobek wspólnotowy, którym nie wiadomo czym jest. Unia nie jest strukturą demokratyczną i właściwie definiuje sama dowolnie, tak jak dla niej to jest system wartości. Prawo to jest system wartości. Nie ma, brak definicji czegokolwiek sprawia, że państwa i obywatele są bezbronni. Jeśli masz definicję, to możesz sam sobie zinterpretować i ewentualnie się bronić. Nie ma możliwości. Unia niczego nie definiuje, głupia nie jest. Ma tylko jeden cel integracyjny, interes wspólnoty, który zawsze jest tu interpretowany na niekorzyść państwa członkowskiego. Więc na zakończenie chcę państwu powiedzieć, bardzo tu jest naprawdę dużo problemów. Ja bym państwa zachęcała, no nie dlatego, żebyście moją książkę akurat kupili, ale dwa fundamentalne artykuły, w których systematycznie wyjaśniam, to jest całe zagadnienie dotyczące prawnego charakteru Unii Europejskiej, szkodliwości, niezależnie czy będę od Putina wyzywana, co mnie obchodzi. No, ja mam prawo mówić o tym, że jest to zniszczenie i państwa, ale przede wszystkim prawa polskiego. W Polsce nie ma już nauki prawa. Na uniwersytetach zajmują się apologetyką i tłumaczeniem, dlaczego to jest dobre dla Polski. Jakieś zasady komitetologii, jakieś twarde jądra za przeproszeniem. Jakieś naprawdę, ja nie wiem, o czym oni tam opowiadają. No. Inteligentna energia, aktywna starość i tam takie różne. Nie, no to pana interpretacja. Nie, to przepraszam. W każdym bądź razie, może państwo, Krystyna Pawłowicz, bez cenzury o prawie i Unii Europejskiej. Ta książka jest tutaj, to są w księgarniach Matras, Polska Księgarnia Narodowa w internecie, na Chmielnej, może na niektórych stoiskach widzę też jest. Przeczytajcie sobie państwo, nie dlatego, żebyście akurat tę książkę, ja to w ogóle nic tam z tego nie mam, ale żebyście państwo wiedzieli to, co wyrabia teraz Unia i żebyście państwo rozumieli, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość postawiło się wreszcie. Platforma zhandlowała Polskę z Sikorskim, Kopaczową za stanowiska. Wszystkich załatwił na perłowo pan Tusk, który jak pan Bóg da nie wróci do Polski, co daj Boże. Poza tym zresztą chyba boi się Schetyny, bo ten mu powiedział, ja ci zrobię Trybunał Stanu. Mówi PiS PiSem, ale ja ci zrobię Trybunał Stanu. Na co mu Tusk odpowiada, ja ci dam Trybunał Stanu. Więc być może oni sami się dogadają. W każdym bądź razie proszę, żebyście państwo poczytali i żebyście państwo rozumieli, że bycie krytycznym wobec tego, co jest w Unii Europejskiej, jest przejawem patriotyzmu. Jest przejawem patriotyzmu, a nie uległości. Dziękuję bardzo.
Chciałbym zapytać panią profesor. Proszę się przedstawiać. Krzysztof Wojciechowski, reżyser. Chciałem zapytać panią profesor, czy nie można by zamknąć do kryminału tych, którzy zgodzili się na to, czekajcie, zaraz wam powiem za co, żeby na przykład w razie jakiegoś kryzysu przez kogoś wymyślonego, na przykład przez jakiś kod, czyli coś takiego, jak że mogą wezwać obce siły policyjne i wojskowe. Ten, kto to wymyślił, że to jest w ogóle możliwe, powinien stanąć przed sądem po oczywiście reformie tych sądów, bo na razie te sądy są do luftu. To jest jedno pytanie, czy można takiego w razie czego zamknąć? I drugie pytanie, co pani profesor sądzi o idei Międzymorza, czy to jest w przyszłości dla nas jakaś alternatywa? I trzecie, to jest już moje marzenie i mojej rodziny, że jak skończy się kadencja prezydenta Dudy, to my będziemy głosować na panią. Też dobrze. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja oczywiście już nie pamiętam tych pytań, ale to nie tego. Zobacz, pana Fildem. Ale cokolwiek powiem. Wie pan co? Jak chodzi o trzecie pytanie, dziękuję bardzo. Ja już nie będę żyła, bo ja już mam tak zwane swoje lata, wie pan. Także ja już jestem nad grobem jedną nogą i po tej kadencji, jak przeżyję, to już na pewno będę w grobie. A jakie było drugie pana pytanie? A, Międzymorze, dobrze. Jak chodzi o Międzymorze, to jest to oczywiście jak państwo widzicie, ja oczywiście nie jestem politykiem, raczej tutaj wolałabym od strony prawnej oceniać, ale mnie się ta koncepcja podoba. Oczywiście, jak widzicie, pani Merkel straszy teraz i Słowaków, i Bułgarów. Oni się tego panicznie boją, dlatego żebyśmy utworzyli po prostu w miarę powiązany, taki słowiański może obszar, który bliższy nam kulturowo i jesteśmy w podobnej sytuacji geopolitycznej, tradycji, historii i tak dalej. Natomiast na pewno Niemcy i te silne kraje europejskie tak łatwo na to nie przystaną, ale w mojej ocenie, ja jestem laikiem, nie jestem takim, nie jestem politykiem, to mnie się to podoba, no, ale czy to się będzie podobać Ruskim i Niemcom, to ja nie wiem. Raczej nie. I pierwsze pytanie, nie wiem, gdzie pan pierwsze tam jest. Pytanie było, czy ustawa o wejściu wojsk. A dobrze, 1066 druk, tak pan o tym, ustawa z druku 1066. Więc to jest ustawa, która, ona oczywiście jest nadużyciem rządu PO-PSL, dlatego że ona była w wykonaniu decyzji unijnej, która miała zmobilizować państwa członkowskie do wydania ustawy, które umożliwią tak zwaną zwalczanie terroryzmu transgranicznego. Czyli tylko pozwalałby na to, że na przykład z Niemiec mogłyby przejechać tutaj wezwana na przykład jakiś tam, ja wiem, mecz piłki nożnej dwóch państw gdzieś tam przy granicy. Albo ktoś tam ucieka i Niemcy proszą też o wjazd tutaj i tak dalej. Ale chodziło tutaj o obszar przy granicy. Natomiast to, co zrobiono z tym drukiem 1066, nadinterpretowano. Oczywiście my nie mieliśmy, oczywiście protestowaliśmy, ale to kto tam się w ogóle PO w ogóle nie, żadnych racji nie uwzględniała, pozwoliła na możliwość wzywania albo przez komendanta głównego policji, albo przez ministra spraw zagranicznych nieokreślonych sił sąsiedzkich, nawet z Rosji można by, przecież tam nie ma przeszkody, dla zapobiegania czy zwalczania rozruchów społecznych. Tam również są podobne określenia, czyli wcale nie transgraniczne, czyli wcale nie było tutaj ograniczone, czyli to nie było takie jak w zamyśle tej decyzji, jaki był zamysł tej decyzji, tylko po prostu pozwalała na sprowadzanie na różne pomoce, na różne sytuacje, konflikty sił zewnętrznych. Wiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie może 10 czy 50 frontów odpierać. My mamy te fundamentalne, my na razie walczymy o te sprawy społeczne, walczymy o te trybunały, walczymy o to, na co wyborcy czekali. Natomiast wiem, że Kukiz i również, nawet nie wiem, czy ktoś jeszcze nie od nas, złożyli inicjatywę o uchylenie tej ustawy. Więc zobaczymy. No, mnie się to bardzo nie podobało, ale jest jedyna może tutaj jakby taka pociecha, że ta ustawa
czy środki przewidziane tą ustawą są do uruchomienia tylko przez władze polskie. No to nie wyobrażam sobie, żeby pan Błaszczak wzywał tutaj Niemców na przykład, nie? Na pewno nie. Niemniej jednak przecież nie wiadomo, co będzie, bo te kody krążą i tutaj wokół nas jak te wilki. I w końcu właściwie, jak państwo widzicie, i sądy się przyłączają i niejaki Łączowski, sędzia, też właśnie będzie doradzał, jak obalić rząd, prawda? Więc my nigdy nie możemy, cały wymiar sprawiedliwości zbuntował się przeciwko państwu polskiemu i właściwie nie wiemy, jak się właściwie możemy tylko liczyć na wsparcie Polaków i wyborców, dlatego że oni są, jak państwo widzicie, nawet ci dziennikarze, pożal się Boże, z tej Wyborczej, wzywają ten Czuchnowski, czy jak mu tam, wzywa żołnierzy, żeby się nie podporządkowali decyzjom ministra obrony narodowej. To jest skandal. Na to powinny być więzienia. Tylko teraz sobie wyobraźcie, składamy na przykład wniosek do prokuratury, wniosek o to, żeby zbadać, czy rzeczywiście miały miejsce podsłuchy w Komendzie Głównej, w tym biurze wewnątrz policji, w Komendzie Głównej, a prokuratura umarza, mówi, nic, nawet nie będzie tego badała. My je po prostu, oni nas bojkotują wszędzie. Nasi koledzy ministrowie mówią, że właściwie mają opór. Ja z koleżanką tutaj, no, panią minister, rozmawiam, mówię, słuchaj, tam przecież zobaczcie, tam wpływają pisma, ludzie się na to tam coś żalą. Ona mówi, słuchaj, do mnie nic nie wpływa. Oni gdzieś tu po drodze wszystko zatrzymują. Po to była potrzebna ustawa o służbie cywilnej, żeby udrożnić, żeby zatrudnić ludzi, do których ma się zaufanie. Więc ta ustawa, o której pan mówi, ona jest ważna. Tam jest wiele ustaw, które podrzucone tutaj Polsce zostały, ale my tego wszystkiego na raz nie zrobimy. Na razie po prostu staramy się utrzymać i zrealizować te postanowienia najważniejsze, na które ludzie czekają. Wszystkiego naraz się nie da, tym bardziej pan widzi, wtrącają się wszyscy z lewa, z prawa, z góry, z dołu. No, bezczelni. Pytanie do państwa. Kto z państwa wie, co to są narodowe ramy odniesienia? Właśnie. Czy jest jakaś ręka do góry? Jezus Maria. Co to są narodowe ramy odniesienia? A to jest plan wieloletni Polski na otrzymywanie pieniędzy, część umowy z Komisją Europejską, na otrzymywanie pieniędzy unijnych. Czyli to jest naprawdę jeden z najważniejszych dokumentów, jakie są, bo na tej podstawie dostajemy od Unii pieniądze. I kto by wymyślił, co to narodowe ramy odniesienia znaczą. Tu pani Krystyna ma rację, tam jest specjalnie genderowy angielski język wprowadzany po to, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi, i to jest bardzo sensowne. Te narodowe ramy odniesienia, o których pan mówił, były omawiane, oczywiście u nas się przedstawia program, na plan na następny rok. Polska nie prowadzi własnej suwerennej polityki gospodarczej, tylko przekazuje plany, które mają wykonać to, co Unia dla nas w tych politykach różnych zaplanowała. Czy narodowe ramy odniesienia stoją wyżej niż polskie uchwały ustawy, których nie mamy żadnego planowania gospodarczego. Tak jest. Stanisław Fischer, kłaniam się, witam. Ja chciałem, taka prosta sprawa, no bo wiem, no, żeby tutaj nie zaczęli bronić wartości europejskich, nie wiem, finansami czy niemieckimi czołgami, no to teraz trzeba się bardzo uśmiechać, potakiwać, a swoją pięć zaciskać i swoje robić po cichu, ale jaka jest nasza realpolitik? To znaczy, co my w tej chwili możemy robić, na przykład powołując się na prawo międzynarodowe, to o którym pani mówiła, z którym jest sprzeczna ta administracyjna, no nie wiem, prawo kaduka unijne. I jak możemy to robić oczywiście, żeby nie przerażać narodu, który myśli, że mu tego, nie wiem, unijnego cyca zabiorą. No, może pani ma już jakieś przemyślenia takie, które może pani na ten temat powiedzieć. Dziękuję. Wie pan co, no jest tutaj pewien problem, dlatego że Unia jest takim tworem, który ciągle ewoluuje. Oni już właśnie nie przestrzegają, nawet Niemcy, Francja nie przestrzegają traktatów i właściwie podejmują sobie takie działania, które właśnie reagują na aktualne konflikty czy sytuacje konfliktowe, finansowe, gospodarcze, polityczne. I w zasadzie trudno powiedzieć, że Unia, sama Unia, że ma jakiś plan
ona miała jeden na początku plan, utworzyć tutaj, zwłaszcza od lat 80., utworzyć tutaj jednolite państwo. To się nie dało, po prostu oni tego nie połknęli, a dochodziły kolejne wynikające z prowadzenia tej polityki finansowej, euro, tego kredytowania, właściwie tej nieuczciwej gospodarki, może i nieuczciwej, no banki mają prawo, niemieckie, które po euro, najsilniejsza waluta, zniszczyła te gospodarki południowe tam, gdzie były słabe, gdzie waluta była słaba. I w zasadzie trudno powiedzieć, ja na przykład, mi się wydaje, że jesteśmy, i to pada, Unia Europejska ani nie jest tym, czym była EWG, ona już nawet nie jest tą Unią Europejską, która jeszcze w 2007 roku była, kiedy podpisywano traktat w Lizbonie. Jest to już coś, co po prostu łata się dziury sytuacyjnie, a teraz już Unia jest kompletnie rozłożona, bo jest rozłożona ideowo, bo tam jest tylko równościowa i głównie dbają o tych po prostu osoby chore seksualnie, zaburzone. To jest największy dla ich problem. Nie są w stanie obronić. No, czy państwo sobie wyobrażacie, że Polki atakowane przez takich najeźdźców i to pozostaje, no mamy kibiców, którzy by ruszyli w odwecie, tak? A czy Niemcy potrafili się ruszyć? No, to jest coś niesamowitego. Ja się przyglądam, wcale nie namawiam, żeby bić, ale żebym widziała, że tam nawet mediom nie wolno mówić. Co się dzieje, wszystko jest zakłamane, jest totalna poprawność polityczna. Ci ludzie oderwani od systemu wartości są jak dzieci we mgle, nie reagują. I Unia tak samo działa, ona się rozpada, ona gnije, ona pada, ale w którą to stronę pójdzie, no to jak mówię, muzułmanie dopełnią reszty. No. Pani Merkel ciągle ich zaprasza. Oni mają tam codziennie ich po parę tysięcy czy paręnaście tysięcy wchodzi. Ja nie wiem jak to. No w każdym bądź razie dzisiaj tylko brońmy się. Oni w Görlitz, już widzę, że tam jest czasami po 1500 czy 1000 osób wchodzi do Polski. No. I tam zatrzymują ich. Oni wracają czy nie wracają, przecież granic nie ma. Więc ja nie wiem, w którą stronę. Na pewno to się rozpada. To nie jest już Unia, to jest już postdemokratyczne, nie przestrzegające żadnych reguł, nie przestrzegające praw natury. To się rozpada, więc tak jak mówię, trudno powiedzieć. To my możemy popierać rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rząd Prawa i Sprawiedliwości. No to jest tutaj jedyne, co to jest. Dobry wieczór, nazywam się Tomasz Sadowski. Pani tak mówiła o tym regulaminie unijnym i mam takie pytanie, bo to tak wygląda jak zleceniodawca i zleceniobiorca. Czy są jakiekolwiek zapisy w tym regulaminie Unii, jeśli ona nie dotrzyma jakichś zobowiązań, na przykład jak Nord Stream, i czy wobec i wtedy państwo członkowskie, czy może na przykład oni, czy w ogóle jakikolwiek oni zapis zrobili, czy tylko same żądania? W Unii Europejskiej nie ma po pierwsze żadnego, w ogóle ani razu nie używa się słowa wolność. Unia się posługuje pojęciem swobody. Swobody mają charakter administracyjny, bo one po prostu określają, co na terytorium, że można przekraczać granice, jakie są cła, że można zakładać jakieś przedsiębiorstwa i tak dalej. Ale Unia Europejska w ogóle nie chroni praw podmiotowych człowieka. Unia Europejska jest nieodpowiedzialna za swoje decyzje, jest nieodpowiedzialna za decyzje wobec państw, nie jest odpowiedzialna za naruszenia wolności człowieka, wolności gospodarczej zwłaszcza, dlatego że to, co robi Unia, te wszystkie standardy, to jak ktoś prowadzi sklep spożywczy na przykład, to wie, że tam jest wszystko, jak ma ułożyć marchewkę, jak ułożyć pietruszkę, na końcu, że ma umyć ręce, oni nawet piszą, a jak wydają instrukcje, na przykład ktoś tam pokazywał kiedyś na jakiejś konferencji instrukcje, wszystko jest jak do murzynów, znaczy z całym szacunkiem, nie ma nic do murzynów, no, ale tylko do osób, które nie są edukowane za wysoko. Jak do Amerykanów. No właśnie, i mają opis, na przykład mikrofalówka, do czego mikrofalówka i zastrzeżenie, mikrofalówka nie służy do suszenia kotów. Tak jakby ktoś kota miał suszyć w mikrofalówce, no. Więc oni wszystko, oni uprzedzają, kotów, nie kodów, kodom by się przydało, ale kotów nie wolno suszyć w mikrofalówce, jakbyśmy nie wiedzieli, że tam by nie wsadzać kota, no. Przepraszam, jeszcze dwie uwagi. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale pani Krystyna to próbowała zaznaczyć, że do niedawna pieniądze unijne były traktowane jak prywatne. To pieniądze pochodzą z budżetów państw. Są publiczne od początku do końca. A w umowie między Unią a wszystkimi państwami, które dostają pieniądze, pieniądze unijne są traktowane jak prywatne, co oznacza, że nie można ich kontrolować.
bo publiczne pieniądze podlegają kontroli w prawie narodowym. To jest jeden z największych przekrętów czy pokazania słabości. A pan pytał, czy są jakieś sankcje, jeśli Unia nie dotrzyma jakiejś umowy. Otóż często Unia nie wypłaca na czas pieniędzy, bo ma kłopoty budżetowe. Nie ma za to w umowie ani w praktyce żadnych kar, żadnych procentów. Można tylko prosić Unię, żeby wreszcie te pieniądze na czas oddała. Proszę panią, chciałem się pani poseł. Proszę się przedstawić. Chciałem się po prostu odnieść do takiej sprawy. Chciałem, żeby pani... A może się pan przedstawić? To się nagrywa. Ludwik Michael. Więc chciałbym, żeby pani poseł się odniosła do takiej sprawy. Mnie to irytuje, takie po prostu ogólne jakieś pojęcie wśród różnego rodzaju redaktorów, że pani Merkel popełniła błąd, prawda? Ja uważam, że na poziomie państwa niemieckiego i pani Merkel błędów się nie popełnia. Możemy tylko pewnych decyzji nie rozumieć. Bo przecież nie można wykluczyć takiej sytuacji, że w jakiejś niedługiej perspektywie państwo niemieckie zdecyduje się na powiększenie Bundeswehry. I wtedy, proszę państwa, te kilkaset tysięcy uchodźców, to jak znalazł, no. Akurat oni będą walczyć. Tylko do kogo oni będą strzelać? Pan myśli, że oni tam polecieli, żeby w Bundeswehrze służyć? Ale proszę panią. Nie prowadzimy polemiki. A czy będą mieli wyjście? Nie prowadzimy polemiki. Mieli wyjście, ich nie puszczać. Proszę przekazać dalej. Ale ma pan rację, że w tym, co wymyśliła pani Merkel, jest bardzo głęboki sens. Pytanie tylko, przeciwko komu on jest skierowany. Bo po pierwsze, nie jest prawdą, że ci ludzie nadają się do pracy, bo oni nie pracują. Po drugie, oni świetnie się nadają do jednego, do osłabienia społeczeństwa niemieckiego, którym wtedy dużo łatwiej jest zarządzać. Janusz Sitkowski, z tego, co pani mówiła, to wynika ewidentnie, że oficjalnie w Unii są państwa równe i równiejsze, dlatego że my przyjmujemy te zasady, które nam Unia narzuca. Natomiast Niemcy na przykład w swojej konstytucji mają wyższość prawa swojego nad prawem unijnym. To jest jedno. A drugie, to po co są sprowadzani ci ludzie z tych różnych państw? Być może po to, żeby jak się coś zacznie dziać, łatwiej było wprowadzić różne przepisy, które ograniczają dla bezpieczeństwa ludzi, ograniczają prawa obywatelskie, bo ludzie zagrożeni sami się zgodzą, żeby te prawa obywatelskie były wobec nich ograniczone. Dziękuję. Wie pan co, ja panu powiem prosto, ja tego kompletnie nie rozumiem i do mnie trafia tylko jakaś opinia, wyczytałam jakiegoś psychiatry amerykańskiego, który mówi, że pani Merkel przeżywa depresję ciężką. Ja tylko naprawdę, tylko to do mnie trafia, ja tego nie rozumiem. No samobójcy. Janusz, jeśli można, ty mówisz, że to jest być może po to, że jak dojdzie do czegoś, to się zmniejszy prawa Niemców, białych, zwykłych. Chciałam ci zwrócić uwagę, że nie musi do niczego dochodzić, bo to się po prostu dzieje. Arabowie biją kobiety, a prawa są ograniczane przez to, że się nie informuje. Terroryzuje się kobiety, które próbują złożyć o tym zawiadomienia. Terroryzuje się media, żeby o niczym nie mówiła. Właśnie widzimy, jak te prawa są zmniejszane. To jeszcze tylko ja. Chciałbym nawiązać do tego, co mówił właśnie Janusz. Tutaj. Że trudno powiedzieć, żeby Niemcy traciły suwerenność, prawda? A Polska traci. Czyli to polega na tym, że rządzą silni i trzeba być po prostu silnym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wchodząc do realnej polityki, popatrzmy na Ukrainę. Czy pozycja Ukrainy byłaby silniejsza, gdyby była w Unii, czy nie? A czy pozycja Polski byłaby słabsza, gdyby Polska nie była w Unii?
czy nie, na przykład względem Rosji. I trzecia sprawa, jeżeli dotykamy kwestii ideowych, to przypomnieć trzeba, że papież namawiał do głosowania za wstąpieniem do Unii. Dziękuję. Wie pan co, papież mówił od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, ale on mówił o Unii Ducha. Wcale papież nam nie kazał przystępować do struktury, która walczy z Kościołem, walczy z krzyżem, która na słowo Kościół albo katolik, która wykreśla święta katolickie. Na pewno nie o tym mówił Jan Paweł II, tylko mówił o Unii Ducha i uważał, że my możemy tam wprowadzić, czy jakby no, zewangelizować, czy znowu odrodzić tę Unię Europejską. To jest jak chodzi, także ja bym się tutaj, nie jest dobre porównanie, bo na pewno nie tego Ojciec Święty oczekiwał i ten. Natomiast ja pan mówi o nie, a to ja dokładnie powiedziałam, że Unia Europejska przypomina wielką spółkę, w której najwięcej do powiedzenia mają najsilniejsi, gdzie rządzą parytety i którzy decydują. Niemcy, najsilniejszym krajem, najwięcej zyskały na tej całej Unii Niemcy i przez wprowadzenie waluty euro banki niemieckie obsługują właściwie całą Europę. I kiedy największe straty ponosiły właśnie państwa takie jak Grecja, Włochy czy Portugalia, to w tym roku pamiętam jakieś 160 miliardów euro zysków miały same banki niemieckie. Zresztą te wszystkie długi, które się spłaca, to się nie spłaca do tych państw, tylko od razu przepływają tam, oni nie oglądają, od razu do banków niemieckich. Także jest oczywiste, że najsilniejszy kraj, najpierw Amerykanie odbudowali po II wojnie, a oni teraz sobie już dali radę i załatwili znowu Europę po raz kolejny. Tak? Więc tu się zgadzam. A trzecie pytanie to nie pamiętam. Wie pan, o Ukrainie jest, trudno mi jest mówić, dlatego że ja no nie jestem, wie pan, politykiem czy politologiem, natomiast mnie się wydaje, czy nam jest bezpieczniej. Wie pan co, że ja nie mam takiego przekonania, bo co z tego, że bezpiecznie to będzie, czy nie wystarczyłaby po prostu członkostwo w NATO i uzyskanie tego. Natomiast Polska ma takie położenie geopolityczne, że mogłaby za sam transfer, który jak pan zobaczył po naszym, jeździ się w to i tamto za darmo, jeszcze musimy do płacać. I gdyby można było, ja uważam, odczekać z członkostwem Polski do Unii Europejskiej, gdyby można było pozwolić odrodzić się polskiej klasie średniej, która na początku lat 90. świetnie, Polska miała ogromny poziom rozwoju. I wie pan, gdyby to można było dać, odbudować się polskiej klasie średniej, to wówczas mniej więcej zachowana była, nawet nie powiem równość, ale nie zniszczono by natychmiast, dlatego żeby wejście tutaj tych unijnych, różnych, tych zagranicznych firm, które zniszczyły wszystko, zniszczyły przemysł, zniszczyły te wielkie supermarkety, poniszczyły polski drobny handel. Także nie uważam, żeby to było dobre i po prostu nie wiem, jaki pan widzi korzyść jaką. Jaką pan widzi korzyść? Bo ja tego nie rozumiem. A Ukraina... Wie pan, ja w ogóle nie wiem, co to jest pozycja Ukrainy. Ukraina cały czas, właściwie nie wiadomo, jak tam chyba więcej jest agentów radzieckich niż kogokolwiek. I tam cały czas jest skorumpowany kraj. Niektórzy mówią, że... To mam nadzieję, że tu nie ma Ukraińców żadnych, ale niektórzy mówią, że to jest właściwie państwo, właściwie Kijów był sercem no, imperium rosyjskiego dawnego i Moskwa. I wie pan, no, niektórzy mówią, że czegoś takiego jak naród ukraiński. Przepraszam, że to mówię, ale jako powtarzam, ja nie mam, tu nie podzielam, ja nie twierdzę, że tak jest, ale przytaczam panu różne opinie. Ja sama nie mam, ja po prostu co bym chciała. Ja bym chciała, żeby tam był spokój. Jeśli tam wyrodziła się, zwłaszcza teraz, no jest grupa narodowa, która ma swoje poczucie tożsamości, chce być, to niech będzie, ale wie pan, czy Unia, myśli pan, Unia przyjdzie i tak samo ich złupi, jak i nas. No. Dziękuję bardzo.